Ludzie od wieków zastanawiają się, czy syreny naprawdę istnieją. Oto kilka dowodów na to, że syreny żyją sobie spokojnie na całym świecie. Prosiłbym Cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ YouTube strasznie ucina zasięgi. Jeśli jesteś nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał oraz zaznacz dzwoneczek. Zapraszam Cię na mojego Instagrama pafi.youtube. Za każdego followa staram się odwdzięczyć serduszkiem. Zapraszam do oglądania. Przez setki lat ludzie zastanawiają się, czy syreny istnieją. Żeglarze od wieków opowiadają historie o syrenach. Problem polega na tym, że tak naprawdę nikt nie był w stanie udowodnić ich istnienie. Oczywiście, niektórzy ludzie zrobili zdjęcia syren i przysięgają, że są prawdziwe. Ale czy możemy wierzyć im na słowo? Nie mamy nic konkretnego, z czym moglibyśmy to porównać. Nie ma także żadnego naukowego dowodu. W Japonii zbudowali świątynię ku temu, co według nich jest prastarą syreną. W Tenshukiusha w Japonii znajduje się skamielina czegoś, co wydaje się być syreną. Szacuje się, że może mieć około 1400 lat. Starożytne opowieści twierdziły, że młody książę miał ochotę sam łowić ryby i tak właśnie zrobił. Wtedy spotkał syrenę, która rzuciła na niego klątwę. Klątwa była dość błaha, ponieważ książę już nigdy nie mógł złowić ryby. Mówi się, że syrena powiedziała księciu, że gdy ten zbuduje jej świątynię, ona zdejmie z niego klątwę. Teraz 1400 lat później w Japonii znajduje się ta świątynia, a w środku znajduje się dziwne stworzenie, które wygląda jakby nie było z tego świata. Co jakiś czas mówi się, że w ciepłych wodach elektrowni Big Bend wśród mantów widziano prawdziwą syrenę. Na zdjęciu można zobaczyć coś, co wygląda jak syrena pływająca wśród mantów. Wiele osób również twierdziło, że widziało na własne oczy syreny pływające w tych niezwykle ciepłych wodach. Jest to w zasadzie szambo, które manty lubią, ponieważ odpady i ciepło z elektrowni sprawia, że woda jest dla nich przyjemna i ciepła. Manty uwielbiają ciepłą wodę i syreny podobno też. Zastanawiam się jednak, dlaczego syreny chciałyby spędzać czas pływając wśród takich odpadów, ale może po prostu lubię manaty. Ta przerażająca syrena z Fidżi znajduje się w Muzeum Przyrody w Vermont. Powinieneś zobaczyć tą skamielinę na własne oczy. W muzeum ta syrena to klasyk. Ludzie przejeżdżają z całego świata, by zobaczyć ją na własne oczy. Skamielina została znaleziona na brytyjskiej łodzi w Vermont i została przeniesiona do muzeum. Skamielina to hybryda różnych części zwierząt, połączonej w jedną brzydką istotę. Ciekawy jest fakt, że syrena posiada wąsy. Nie ma żadnych badań na ten temat, ale zawsze może to być syreni mężczyzna. Wielu ekspertów twierdzi, że jest to tak naprawdę małpa, a nie prawdziwa syrena. Ale jeśli jest to prawda, to skąd wziął się tam ogon? Muzeum nie trzyma syreny cały czas na widoku. Znajduje się przez większość czasu w piwnicy. Jest wyciągana tylko na specjalne okazje. Mówią, że straszą na małe dzieci, przez to stracili wiele klientów. Ale być może syrena jest prawdziwa i boją się, że gdy to wyjdzie na jaw, to stracą ją na zawsze. Okej, z technicznego punktu widzenia nie są to syreny, ale te kobiety zamieszkują na morzu, a dokładniej na wyspie Jeju w Korei Południowej. Nazywają się Hanji, mają szczególne umiejętności łowienia ryb i faktycznie dziennie nurkują w wodzie i łowią ryby własnymi rękoma. Większość kobiet, które to robią, to osoby starsze. Czy kobiety w Korei Południowej nie są tym zainteresowane? Wolą spędzać czas na lądzie niż przez większość dnia pod wodą łowić ryby. Powodem, dla którego te kobiety nazywane są syrenami, jest to, że dziennie nurkują oraz łowią ryby rękoma. To stworzenie nazywane Benw znajduje się w Kanadzie. Może być naturalne lub też wytworzone przez człowieka. Co do tego nie ma pewności. Jej ogon jest podobny do syreny z G oraz posiada ludzkie ciało. Jest również przez wielu nazwany najbrzydszym stworzeniem świata. Ogon faktycznie pokryty jest łuskami. Syrena trzymana jest w szklanym akwarium. Okazuje się, że te wszystkie prawdziwe syreny nie są tym, co widzimy w filmach i bajkach. Nie ma w tym nic pięknego. Właściciel kanadyjskiego sklepu, w którym trzymana jest syrena, Syrena twierdzi, że jest prawdziwa, a nawet przytacza o niej krótkie historie.
Wiki Wadzi w Florydzie wydaje się być domem dla wielu syren. Mówi się tak, ponieważ co roku organizuje się tam występy kobiet, które są przebrane za syreny. I właśnie tak wyobrażamy sobie prawdziwe syreny. Pływające włosy, piękne twarze i jaskrawe kolory. Znajdują się w powodnych zbiornikach, a podczas występu na wszelki wypadek w pobliżu są też płetwonurkowie. Ciekawi mnie jednak fakt, jak te kobiety tak długo wytrzymują pod wodą. Jako ciekawostkę dodam, że pani burmistrz miasta Wiki Wadzi sama występuje jako syrena. Więc mamy burmistrz jako syrena miasta, nazywanego syrenim miastem. Wszyscy widzieliśmy film Mała Syrenka. Wszyscy wiedzą, kim jest Ariel. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ w Kopenhadze na długo przed powstaniem bajki był posąg zatytułowany Mała Syrenka. Znajduje się on nad wodą. Podobno właśnie to zainspirowało pisarza Christiana Andersona do napisania bajki. Wszyscy wiemy, kim był ten mężczyzna. Historia Andersona dotyczyła syreny, która zakochała się w świecie na powierzchni i musiała zadecydować, czy zostaje syreną, czy będzie podążać za marzeniami. Posąg uosabnia wszystko, co myślimy o syrenie. Piękna kobieta z rozwianymi włosami, ludzkimi rysami u góry, a na dole syreni ogon.